Cześć! Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy na naszym kanale najczęściej braliśmy pod zupę różnego rodzaju sprzęty gamingowe. Dzisiaj jednak skupimy się na urządzeniu, które może trafić do zdecydowanie szerszej grupy odbiorców i stać się naszym multimedialnym centrum rozrywki oraz rozwiązaniem idealnym do codziennego przeglądania internetu. Przechodząc do konkretów, bohaterem dzisiejszego odcinka jest Lenovo Tab M11 tablet, który posiada wszystko, czego można oczekiwać od tej kategorii urządzeń. Pierwszy punkt przykuwający naszą uwagę to oczywiście ekran. Duża 11-calowa matryca w rozdzielczości Full HD i posiadająca 90 hercowe odświeżanie gwarantuje niezwykle szczegółowy i przede wszystkim płynny obraz, zarówno przy streamingu treści, jak i podczas rozgrywki. Wysoka jakość wrażeń wizualnych to coś, czego możemy być pewni. Odpowiednia jasność na poziomie 400 nitów pozwala nam być także spokojnymi o ewentualne korzystanie z tabletu na zewnątrz bądź w przypadku dużego nasłonecznienia. Relaks z ulubionym e-bookiem na ławce w parku nie jest dla TAP M11 żadnym wyzwaniem. Jeśli już w temacie zabierania urządzenia ze sobą jesteśmy, to warto wspomnieć również o pojemnej baterii pozwalającej nawet na 12 godzin odtwarzania wideo. Dzięki temu długa i monotonna podróż może minąć ci w mgnieniu oka. Co ważne w pudełku znajdziemy również dedykowany rysik, a preinstalowane oprogramowanie, takie jak NEBO, MyScript Calculator czy VPS Office, pozwolą nam na wykorzystanie pełni jego potencjału. Dzięki 4096 poziomom nacisku możemy korzystać z tab M11 jak z tabletu graficznego lub cyfrowego notatnika, znacznie zwiększając swoje możliwości kreatywne oraz podnosząc produktywność. Najmłodsi użytkownicy mogą w prosty sposób uczyć się pisania czy tworzyć swoje rysunki w formie cyfrowej. Ci starsi zaś z pewnością docenią takie ułatwienia jak zamiana pisma odręcznego na tekst czy wygodna nawigacja po tablecie za pomocą rysika. Obudowa w całości została wykonana z aluminium, co pozytywnie przekłada się na wytrzymałość, a wykończenie w dwóch odcieniach kolorystycznych nadaje urządzeniu elegancji. Za wydajność Tab M11 odpowiada ultrawydajny ośmiordzeniowy procesor Mediatek Helio G88. Pamięć RAM to w zależności od wersji 4 lub 8 GB, wbudowana pamięć tabletu to 128 GB, jednak wsparcie kart SD aż do 1 TB pozwala na znaczne powiększenie powierzchni magazynowania danych. Jakość dźwięku na odpowiednim poziomie to zasługa czterech wbudowanych głośników, optymalizowanych przez technologię Dolby Atmos. Istnieje również możliwość wybierania wśród wielu profili dźwięku i wybrania tego, który pasuje Ci najbardziej. Warto wspomnieć także o oprogramowaniu Lenovo Freestyle, które pozwala na bezprzewodowe połączenie tabletu z laptopem i wykorzystywanie go jako drugi ekran oraz łatwe transferowanie plików między urządzeniami. System operacyjny, na jakim działa tablet, to Android 13. Ta wersja pozwala na wygodną pracę przy podzielonym ekranie oraz umożliwia korzystanie nawet z pięciu otwartych okien aplikacji jednocześnie. Z kolei, jeśli szukasz urządzenia dla dziecka, z pewnością zainteresuje Cię fakt, że znajdziemy tutaj także Google Kids Space. Miejsce, w którym w bardzo łatwy sposób możemy dobrać kontent dostępny na tablecie odpowiednio do wieku dziecka, przeglądać polecane aplikacje edukacyjne lub ustawić czasowe limity korzystania w ciągu dnia. Dwa wbudowane aparaty, oprócz spełniania swojego podstawowego zadania, jakim jest robienie zdjęć, umożliwiają również logowanie za pomocą twarzy, podnosząc poziom bezpieczeństwa. Sami widzicie zatem, że Lenovo Tab M11 to tak jak wspomniałem we wstępie, tablet posiadający wszystko, czego wymagamy od tej kategorii urządzeń. Bardzo dobre parametry techniczne, świetny ekran, długi czas pracy na baterii, dodatkowe akcesorium w postaci pióra cyfrowego i dedykowanego do niego oprogramowania sprawia, że możliwości jego wykorzystania są bardzo szerokie. Niezależnie czego oczekujesz od tabletu i jakim typem użytkownika jesteś, Lenovo Tab M11 to po prostu dobry wybór.